jak wymienić taki przycisk Start Stop Engine, taki zamiennik. Widać, że te napisy są trochę większe. Widać, że jest nieoryginalne. Kierownicę trzeba sobie tak ustawić, żeby to był dobry dostęp tutaj do tego dekoru. Wtedy on sobie wyjdzie już tak. O, coś takiego. W czasie odczepiania tutaj wypadł taki bolec, który trzyma ten dekor do deski. Ale on tu teraz może trochę przeszkadzać, dlatego można go wyciągnąć, po prostu w dół, wcisnąć go w dół i on sobie wyjdzie. To jest wtyczka tej wiązki. Żeby ją odczepić, trzeba było wcisnąć równocześnie z tej strony i z tej strony. Czyli na przykład tutaj sobie palcem wcisnąć, a tutaj z drugiej strony śrubokrętem i równocześnie wysuwać. Te zaczepy bardzo lekko pracują, także tu nie będzie problemu. Dwa te zaczepy równocześnie wcisnąć i wysunąć wiązkę z przycisku. Dekor można sobie tak zamontować, żeby było łatwiej. Więcej pieszczenia się robi. Tutaj po podważeniu tam od środka tych dwóch skrzydełek, one są po bokach, czyli tego i tego można nawet zrobić palcami. Taki sposób trzeba to wcisnąć równocześnie i wysunąć przycisk tak jak pokazywałem. Widać, jedno skrzydełko jest tutaj z boku, a to drugie tutaj z drugiego boku. Dlatego wyciągając go, tutaj trzeba sobie w taki sposób palcami wcisnąć te dwa skrzydełka równocześnie i go wypychać. Pierścień tutaj zachodzi na ten czarny plastik. Tą wypustką, tu widać wypustkę. Tu widać wypustkę. I tu widać wypustkę. One są wokół tutaj tego pierścienia, takie wypustki. Trzeba zrobić takim właśnie śrubokrętem. On wszedł w zestawie razem z tym przyciskiem. Trzeba też mocno to podważać. Widać, tutaj jedna połówka zeszła. Jest to z drugiej strony. I teraz schodzi sobie cały ten pierścień. Tu jeszcze się trzyma. No, cały pierścień zszedł. Sam przycisk tutaj jest na takie. Widać, tu jest jeden zatrzask. Tu jest drugi, tu jest trzeci, tu jest czwarty. Teraz te zatrzaski trzeba sobie podważać. Jeden podważony, drugi. Wyskoczył przycisk. Pierścień pasuje tylko w jednym miejscu. Tutaj jest takie miejsce, ta przestrzeń. I w tą przestrzeń musi wejść ta wypustka pierścienia. Jest tylko jedna wypustka pierścienia. Czyli ona sobie wchodzi tutaj. W jednej pozycji tylko będzie pasował pierścień. On wchodzi na wcisk. Przycisk pasuje też tylko w jednej pozycji. Tutaj jest taka szczelina i w tą szczelinę wchodzi tutaj ta wypustka, a w tym nieoryginalnym to będzie ta wypustka wchodzi w tą szczelinę, bo też tylko w jednej pozycji on pasuje. Ta sprawa, jak ktoś chce zaryzykować, może sobie obkleić pierścień tutaj taśmą i próbować po prostu podważyć ten przycisk bez demontowania niczego, i to co się stanie, to w tym starym przycisku tutaj po prostu popękają te mocowania. Także nie będzie to jakiś problem, bo i tak ta osłona przycisku jest do wyrzucenia. One albo popękają, albo tutaj prześlizną się przez te wypustki. Także w taki sposób na szybko obkleić to sobie. Przycisk po prostu tutaj wchodzi też w jedną pozycję. Widać.
To jest taka wypustka. I ta wypustka wchodzi tutaj w tą szczelinę. Czyli ta wypustka tutaj idzie do góry. Tak sobie kliknął. Teraz montaż wąski. Kliknęło. Montaż tego bolca tutaj. Tak. Bolec tutaj wchodzi w to niebieskie. Tego. Na wcisk. Tak wygląda. I przycisk pasuje tylko w jednej pozycji. Tutaj wypustka idzie do góry. Tu jest taka szczelina na wypustkę. Tak to wygląda. Porównanie do starego, jest różnica. Tutaj się zgrywa teraz z tym czerwonym polem tutaj na brutomierzu. Jeżeli chodzi o czas, to wcale bym nie powiedział, że szybciej jest tak go wydłubać, bo może nawet po prostu szybciej jest to wszystko wyjąć.